Historia życia Andrzeja Łapickiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, jest fascynująca zarówno pod względem zawodowym, jak i prywatnym. Jego talent i charyzma przyciągały uwagę zarówno krytyków, jak i publiczności, co potwierdza m.in. Krystyna Janda, wyrażając swoje wrażenia po pierwszym spotkaniu z aktorem. Życie miłosne Łapickiego było równie interesujące jak jego kariera. Jego związek z dużo młodszą od siebie Kamilą Mścichowską, teatrolożką, wzbudził wiele kontrowersji i stał się tematem dyskusji. Różnica wieku między nimi wynosiła aż kilkadziesiąt lat, co dodatkowo podgrzewało zainteresowanie mediów i publiczności. Ich ślub, kiedy Łapicki miał 85 lat, a Mścichowska 25, był szeroko komentowany. Po śmierci Andrzeja Łapickiego wybuchł skandal związany z jego testamentem, który nie uwzględniał drugiej żony, co stało się kolejnym gorącym tematem w mediach. Kamila Łapicka po śmierci męża wycofała się z życia publicznego, skupiając się na swojej karierze naukowej. Jej decyzja o unikaniu mediów i poświęceniu się pracy naukowej może być odbierana jako sposób na radzenie sobie z trudną sytuacją osobistą i utratą męża, a także jako dążenie do zachowania prywatności w obliczu publicznego zainteresowania jej życiem. Kamila Łapicka, po śmierci swojego męża, Andrzeja Łapickiego, zdecydowanie skupiła się na swojej karierze akademickiej i rozwoju naukowym, co jest dowodem na jej niezwykłe zaangażowanie i determinację. Jej droga zawodowa jest godna podziwu, a osiągnięcia w dziedzinie badań teatralnych i kulturowych znacząco przyczyniają się do rozwoju tych dziedzin nauki. Studia doktoranckie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończyła w 2019 roku, oraz praca nad monografią na temat inscenizacji polskich dramatów historycznych, świadczą o jej głębokim zainteresowaniu teatrem i dramatem. Współpraca z magazynem Didaskalia Gazeta Teatralna dodatkowo podkreśla jej zaangażowanie w środowisko teatralne i pisarskie. Udział w międzynarodowym projekcie badawczym ROMAE, gdzie zajmuje się teatrem, performancem oraz tańcem, jest znaczącym osiągnięciem i dowodem na uznawanie jej pracy na arenie międzynarodowej. Wspomnienie o doświadczeniach związanych z tym projektem, w tym o stresujących prezentacjach i codziennych interakcjach z innymi badaczami, pokazuje jej pasję i zaangażowanie w naukowe aspekty teatru. Gratulacje, które pojawiły się pod jej postem na Facebooku, są wyrazem szacunku i uznania dla jej pracy, co jest z pewnością inspirujące zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla osób zainteresowanych teatrem i kulturą. Kamila Łapicka, mimo osobistych tragedii i wyzwań, które napotkała, wykazała się niezwykłą siłą i determinacją w dążeniu do realizacji swoich naukowych pasji. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.